Pierwsza połowa w miarę dobra, naprawdę tak powoli ustawiam sobie zespół pod ligę i mogę być zadowolony, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Parę błędów było, tak, ale to takich typowo błędów indywidualnych. Wiadomo, przez półtora tygodnia praktycznie pracowaliśmy ciężko nad wytrzymałością, ogólną siłą i mało tej piłki jeszcze było. Nie ma tego czucia jeszcze tej piłki i chłopcy popełniają takie proste błędy techniczne, jeżeli chodzi o przyjęcie jeszcze piłki czy jakieś takie zagrania. I to powoduje jedno takie, mówię, niefrasobliwe zagranie, powoduje, że zaraz przeciwnik korzysta z tego i stwarza się sytuacja bramkowa. Jeżeli chodzi o drugą połowę, no to nie jestem zadowolony. Z tego względu, że nie graliśmy piłką, nie próbowaliśmy konstruować tych akcji, taka szarpanina, kopanina bardziej, ale to mówię, jest fajna analiza. Każdy mecz mamy nagrywany, także będą chłopcy wiedzieli, jakie błędy popełnili i na pewno wyciągniemy wnioski z tych błędów i naprawdę będziemy już teraz, w tym etapie, już teraz już w treningu troszeczkę będziemy więcej mieć tych ćwiczeń z piłką. Na pewno efekty przyjdą powoli w następnych może meczach sparingowych.